Dzień dobry, moi drodzy, wtorek, dzisiaj 10 dzień sierpnia, kolejny wstawak, kolejne pobudzenie, kolejna pobudka, mam nadzieję kolejne zachęcenie do świętości, a będzie dzisiaj naprawdę superowe święte zdanie, więc lecimy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w tym naszym wtorkowym spotkaniu. Jak zawsze we wtorki zapraszam na spotkanie ze świętymi. Będzie dzisiaj absolutny tuz. Właśnie, skąd się w ogóle wzięło to słowo tuz? To jest ciekawe, tak się mówi, nie? Że to jest taki tuz duchowości i mistyki w ogóle. Ale będziecie tuz, czyli święty Jan od Krzyża. To jest w ogóle może jakiś temat na jakiś odcinek stałakowy o ciekawostkach, skąd się wzięło słowo tuz. Przepraszam, coś mi się przykleiło do głowy. Jan od Krzyża, bardzo mądre zdanie, bardzo piękne zdanie, bardzo wyzwalające zdanie. Posłuchajcie, mówi tak. Kto nie daje się unosić pożądaniom, będzie wzlatywał lekko swym duchem, jak ptak, któremu nie brak skrzydeł. Kto nie daje się unosić pożądaniom? Kochani, to zdanie trzeba oczywiście dobrze rozumieć. Nie chodzi o to, że nasze pożądania są złe. I mam nadzieję, że kiedy oczywiście słyszycie słowo pożądanie, to nie idą wasze myśli tylko i wyłącznie w jednym kierunku, bo ja wiem, że często kiedy słyszymy pożądanie, to słyszymy o czymś seksualnym. Nie, kochani, pożądanie to jest wszelkie pragnienie, które w nas jest, takie psychofizyczno-emocjonalne przede wszystkim. Można pożądać jedzenia, można pożądać seksualności, można pożądać również, myślę, takich rzeczy trochę duchowych nawet, akceptacji, pewnie można też miłości pożądać, aczkolwiek w pożądaniu jakby jest jednak taka podstawa taka fizyczno-cielesno-emocjonalna. I nie same pożądania, jakiekolwiek by one były, nie są złe. To nie jest tak, że pożądanie seksualne, pożądanie, nie wiem, jedzeniowe, pożądanie jakiekolwiek inne przyjemnościowe, żeby było czymś złym. Nie. Ale wtedy, kiedy dajesz się im unosić, czyli one tobą rządzą, ty jesteś jakby na nich, one rządzą, one są tym koniem, na którym jedziesz, ale nie masz nad nim władzy, to przestajesz być wolny. Ja myślę, że dla każdego to jest, kochani, jasne. To jest bardzo w ogóle trudne, że tak powiem, nauczyć się właściwego, przepraszam za słowo, ale lawirowania, gdzie jest po prostu zwykłe, dobre spełnianie potrzebnych pożądań we właściwej mierze, a gdzie zaczyna się już droga do tego, że stajemy się zniewoleni. Zobaczcie, Jan to od razu wkłada w bardzo ważną perspektywę. Mówi, tam gdzie nie dajesz się tym pożądaniom unosić, czyli tam gdzie ty masz nad nimi władzę, tam gdzie ty jesteś jakby kierowcą, kierownikiem tego, co się dzieje w twoich pożądaniach, tam twój duch się po prostu unosi jak ptak, jesteś wolny, masz skrzydła, a jak zrobisz odwrotnie, to twój duch padnie. Kochani, bardzo często nie jesteśmy w stanie się duchowo rozwinąć, nie jesteśmy w stanie osiągnąć jakichś duchowych wyżyn, spotkać Boga głęboko, bo jesteśmy po prostu przyziemieni tymi pożądaniami. Kochani, tak naprawdę kryterium jest dosyć proste, bo ono jest takie, czy potrafisz swoim pożądaniom powiedzieć nie? Nie chodzi o to, że masz je całkowicie zanegować, tylko kiedy mówisz sobie nie, to czy rzeczywiście to jest nie, kiedy mówisz sobie tak, że to jest tak, czy też jest tak, że to nie jest od ciebie już zależne, że to jest tak, że coś jest mocniejsze od ciebie i już nie potrafisz sobie powiedzieć względem jakiegokolwiek z tych pożądań tego prostego nie. Jeżeli nie potrafisz sobie tego powiedzieć, to właśnie zabijasz latanie swojego ducha, zabijasz przestworze, do których mógłbyś się wznieść, gdzie mogłabyś zacząć latać duchowo. Kochani, warto o tym pomyśleć. Ja to znam bardzo mocno z życia, bo ja byłem i pewnie jakoś tam ciągle jestem w takim sensie, że to jest ciągle walka we mnie. Jakby w wiele pożądań, no właśnie, poniewolony. I to całkowicie zabija wtedy, kochani, duchowość. To całkowicie zabija jakby bycie z Bogiem, albo przynajmniej je tak tłamsi, obniża i bardzo trudno się wznieść gdziekolwiek wyżej. Posłuchajmy, kochani, dzisiaj tego świętego Jana. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy będziesz dzisiaj przez cały dzień potrafiła mówić nie różnym chciejstwom, żądajstwom, różnego rodzaju pragnieniom, które w tobie są. Nie chodzi o to, żeby je negować jako złe, tylko czy my mamy nad nimi władzę. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie wstawakowe, z którego się bardzo oczywiście cieszę. I w ogóle to jest tak fajnie, że my się ciągle spotykamy tymi porankami. To jest jedna chyba w ogóle z najfajniejszych rzeczy, które ja mam robiąc na tym YouTubie. Naprawdę, to, że jest was taka stała grupa ludzi, która tutaj codziennie rano zagląda i chce zaczynać ze mną, a tak naprawdę mam nadzieję, że przez to z Panem Bogiem oczywiście dzień, to jest w ogóle przesuperowe.
To tyle na dzisiaj. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do jutra. Z Bogiem, pa!